Panie trenerze, na początek maszyna losująca wylosowała pytanie z kategorii matematycznej. Rachunek prawdopodobieństwa. 2 lata temu po rundzie jesiennej liderem trzeciej ligi był Sokół Aleksandrów. Polonia miała do niego 10 punktów straty. Ostatecznie awansowała do drugiej ligi. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w tym roku sytuacja się powtórzy? Czy da się to obliczyć za pomocą odpowiednich wzorów? Można próbować, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest inna trzecia liga. I pod uwagę to, że grają troszkę inne zespoły, prawda? Bo nie ukrywam, że wydawało się takim murowanym faworytem w tym sezonie będzie Widzew. Ja w dalszym ciągu uważam, że to jest faworyt numer jeden do awansu. Aczkolwiek no, życie pokazuje, że mogą się zdarzyć różne sytuacje. Sport się wymyka troszkę spod kontroli takiej właśnie typowo matematycznej, statystycznej, bo tu wchodzą w grę różne inne czynniki związane z emocjami, kontuzjami, chorobami i tak dalej, tak dalej, prawda? Również jakiś element jest przypadkowości. W związku z tym wszystko jest możliwe, ale tak jak mówię, no, wydaje mi się, że mimo wszystko dzisiaj patrząc matematycznie dla mnie Widzew jest faworytem numer jeden. Mm-hmm. Cieszy się Pan z tego, że będzie ta zima, żeby w spokoju przepracować pewne sprawy, poćwiczyć z zawodnikami, nie wiem, może przebudować trochę drużynę, czy raczej martwi się, bo dla klubów, szczególnie z niższych lig, no to jest czas, w którym trzeba wydawać pieniądze, a nie ma, a się nie zarabia, bo się nie gra meczów, a poza tym no to jest jednak długi czas bez żadnych meczów. To jest, jak pan na to patrzy? Nie ukrywam, że od pewnego czasu czekałem już na tą przerwę, ale czekałem głównie pod wpływem no, złych informacji z zespołu. Chodzi głównie o dużą absencję zawodników wynikającą z różnego rodzaju chorób, niechorób i tak dalej, co mnie bardzo martwiło, co bardzo utrudniało pracę i granie spotkań. I już czekałem na zakończenie ligi, żeby to wszystko udało nam się wspólnie uporządkować. Ta końcówka była w miarę pomyślna, nie była zła, więc nie ma co narzekać. Natomiast na pewno zyskujemy teraz czas właśnie na to, żeby sobie pewne sprawy poukładać, żeby spokojnie popracować. Być może troszkę przebudować zespół, aczkolwiek nie mówmy o wielkiej przebudowie, bo na dzień dzisiejszy nie jesteśmy na to przygotowani, ale udało mi się w tej rundzie lepiej poznać zawodników, mam już jakieś diagnozy dotyczące każdego z nich i niewątpliwie, jeżeli mamy mówić o rozwoju, to powinniśmy kilka tutaj takich ruchów w okresie tym zimowym wykonać. Mówi się o tym, że klasową drużynę buduje się od tyłu i jeżeli by się z tym powiedzeniem piłkarskim zgodzić, no to chyba taką klasową drużynę panu udało się zbudować, bo jeżeli chodzi o defensywę, Polonia jest najlepsza w lidze, a jedyną piętą achillesową były gole tracone po stałych fragmentach gry, ale patrząc na ostatnie spotkania rundy, wydaje się, że odpukać w niemalowane drewno udało się panu chyba zapanować nad tym. No. To jest takie klasyczne podejście, że zespół się buduje od tyłu i bazą jest zabezpieczenie tyłów, później myśli się o ofensywie. Udało nam się uzyskać ten efekt, aczkolwiek nie ukrywam, że trochę przypadkowo. Pracowaliśmy, szczególnie w pierwszym okresie, zdecydowanie więcej nad ofensywą. Ja chciałem, żeby to był zespół, który gra ofensywnie, który strzela dużo bramek, tworzy wiele sytuacji. Niestety no, tego efektu nam się nie udało wypracować. Co prawda były mecze, gdzie dominowaliśmy, prowadziliśmy grę, tworzyliśmy sytuację. Natomiast ogólnie na pewno poniżej oczekiwań zagraliśmy, jeżeli chodzi o ofensywę. Świadczy o tym chociażby liczba zdobytych bramek. Nasz najlepszy strzelec ma w tej chwili 6 bramek i to też nie jest jak gdyby napastnik, bo odchodzi, to jest Mariusz Marcza, który gra na dziesiątce. I na pewno jeżeli chodzi o ofensywę, to ten efekt jest zdecydowanie za mały. Natomiast no, cieszy to, że ten zespół w miarę dobrze gra w defensywie. Niestety, tracąc mało bramek, również traciliśmy te bramki, które odbierały nam punkty, bo przegraliśmy tylko 2 mecze i to przegraliśmy 1 bramką. Dużo meczów zremisowaliśmy, meczów, w których żeśmy prowadzili i traciliśmy w końcówkach po stałych fragmentach. To martwi, bo tych kilka punktów no, dałoby nam dużo więcej optymizmu i wyższą pozycję w lidze.
Ale z drugiej strony myślę, że również to daje wiele do myślenia zawodnikom, że jednak jeszcze jest sporo przed nami pracy. No właśnie, mówił Pan, pytany wielokrotnie przez dziennikarzy o cele zespołu na ten sezon. Przez całą rundę jesienną mówił Pan o tym, że tak naprawdę Wy się poznajecie, sprawdzacie swoje możliwości i po tej rundzie jesiennej będzie czas na wyznaczanie sobie jakichś celów. Czy ten czas już nadszedł i może Pan o takich celach na ten sezon mówić, czy jeszcze to jest do przeanalizowania? Ja cele mam. U mnie zawsze celem jest to, żeby runda wiosenna była lepsza od rundy jesiennej, niezależnie od tego, które miejsce zajmujemy w tabeli. I to jest taki cel bardzo prosty, to można sprawdzić za pomocą punktów, bramek, tak dalej, tak dalej. Może miałem szczęście w życiu, ale jakoś do tej pory mi się zawsze to udawało zrealizować, jak pracowałem z zespołem, że ta wiosna była lepsza, oby i tutaj nam się to udało zrealizować. Natomiast no, na pewno takim celem długoterminowym jest to, żeby powoli budować zespół, który byłby w stanie z czasem walczyć o wyższy cel, czyli awans. No, nie oszukujmy się, no, Polonia jest takim klubem, z taką tradycją, że powinna grać na wyższym poziomie. Jest to trudne do osiągnięcia w tym sezonie, ale no, patrzmy bardziej długoterminowo. Jeżeli byśmy potrafili w okresie zimowym uzupełnić ten zespół o dwóch, trzech zawodników, którzy podniosą jakość, no to byłaby taka cegiełka do budowania zespołu już na przyszły sezon, po to, żeby już realnie myśleć o czymś więcej niż tylko poznawanie się, granie i tak dalej, prawda? W związku z tym ja tak troszkę patrzę jak gdyby dwutorowo. Oczywiście my tej rundy wiosennej nie odpuścimy, ale ja już tak patrzę troszkę na przyszły sezon, że warto by było już powoli budować zespół, który w przyszłym sezonie powalczy o coś więcej. Tylko budując zespół, tak właśnie myśląc o przyszłości, dobrze by było mieć trochę młodszą drużynę może, bo patrząc na Polonię, no to tak jak Pan sam powiedział, najlepszym strzelcem jest Mariusz Marczak, on ma 34 lata, czuje się dobrze, nie narzeka na urazy, wszystko jest z nim okej, ale wiadomo, że młodszy nie będzie. I tu moje pytanie o tych młodzieżowców wchodzących do zespołu, no bo to było chyba jednak, myślę, że dla Pana też, jednak rozczarowanie w tej rundzie, bo te wejścia z ławki zawodników, o których zawsze mówiło się, że mają duży talent i kibice cieszyli się, że oni dołączyli do Pana zespołu, no nie było takiego meczu, po którym byłby wybuch radości, kurczę, ale super ten chłopak zagrał, będą z niego ludzie. No, życie jest takie, że nic z nas nie będzie młodszy, prawda? Ja powiem tak, my nie mamy takiego bardzo starego zespołu. Jest zespół, w których jest kilku doświadczonych zawodników, oczywiście to jest i Marczak, Mariusz Marczak, jest i Grzesio Wojdyga, Przemek Szabat, no mamy kilku takich zawodników, Bartek Wiśniewski. Natomiast oni są jeszcze w takim okresie dobrej dyspozycji. Myślę, to są zawodnicy, którzy jeszcze 2-3 sezony są w stanie na tym poziomie zagrać naprawdę z dużą jakością. Natomiast zgadzam się, ten zespół potrzebuje młodych zawodników, potrzebuje takiej troszkę świeżej krwi, ale również potrzebuje zawodników o dużym potencjale. Bo być młodym, być obiecującym, to jeszcze o niczym nie świadczy. Natomiast zależy mi na takich zawodnikach, którzy mają potencjał, chcą się rozwijać. Takich, którzy zawojują tą drużynę za miesiąc, za dwa, za pół roku. W tej chwili uważam, że mamy kilku tutaj zawodników, to są głównie zawodnicy z rocznika 9-8, którzy mają określony potencjał. Nie do końca ten potencjał jak gdyby został jak gdyby pokazany przez nich w tej rundzie z różnych powodów. No, czasami tak jak u Czarka Sałczka to były choroby, on dwukrotnie nam chorował i to dosyć poważnie w tej rundzie, więc w momencie, gdy dochodził już do dyspozycji, to za chwilkę znowu właściwie kładł się w łóżku. Czyli miał takiego pecha, ale mimo wszystko uważam, że tutaj mamy taką bazę młodych zawodników, którzy powinni już w rundzie wiosennej dać więcej jakości zespołowi.